Jesteśmy w gościńcu Podróżą w Chrząszczycach, w gminie Pruszków. Nasza orkiestra, młodzieżowa orkiestra, łączy pokolenia, bo tutaj przede wszystkim w orkiestrze grają dzieci i młodzież, a na widowni dzisiaj zasiądą głównie dziadkowie i babcie, bo to dla nich właśnie ten koncert jest, dla nich jest ten koncert zorganizowany. Muzycy to głównie muzycy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kapry z gminy Pruszków, która się mieści w Boguszycach, Źrenicach. I od 17 prawie lat orkiestra gra. To jest około 60 młodych ludzi, dzieci, które się uczą, młodzieży. Ja dopiero zapoczątkowałem z siostrą muzykę w naszej rodzinie. Dla mnie dzisiaj jest bardzo ważne, żeby dziadek mnie zobaczył. Wnuk gra, nie? I wnuczka też gra. To jest bardzo dobrze, bo ja muzykę bardzo lubię, lubię orkiestrę. Ja bardzo lubię muzykę i kiedyś chciałam grać, ale nie było warunków. Myślałam, jak wnuki mają iść. I zawsze, jak potrzebowali jakiś instrument, oh my money. I tak się dawało i doszli do tego. Mogą nas posłuchać, nad czym cały czas pracujemy, co tak naprawdę robimy, no i pokazać się, no i żeby po prostu byli z nas dumni. Muzyka łączy pokolenia. W ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego zdobyliśmy kilka tysięcy głosów, więc możemy po raz czwarty już, bo to jest czwarta edycja, realizować ten projekt. Bardzo cieszę się, że młodzież, ale i mieszkańcy Pruszkowa i myślę całego województwa brali udział w głosowaniu na projekt Muzyka łączy pokolenia, bo to pokazuje, że ważna jest muzyka, ważne są koncerty, ale dzięki temu my wszyscy stajemy się lepszymi ludźmi. Muzyka karmi nasze dusze.